Hej, siemanko, witajcie w kolejnej podziemnej wyprawie, koboldy i katakumby oczywiście, i tym razem albo znowu szaman. Tak sobie go wziąłem ze względu na tę mechanikę jadeitowych, nefrytowych golemów oczywiście. No i udało mi się to osiągnąć, bo talię mam taką krótką, jak widać, to się rzadko zdarza, ale właśnie bardzo dużo mam tych nefrytowych różnych ciekawych rzeczy, bo. Mam tutaj podwójne okrzyki bojowe, to jest oczywiście fajne w kontekście tych jadeitowych golemów, no bo mamy tutaj okrzyk bojowy, a mam tego 4. Mamy tutaj okrzyk bojowy, a mam tego 3. Mamy tutaj okrzyk bojowy, a mam tego 3 i tego też mam 3. No to też okrzyk bojowy, to też oczywiście fajne. Pradawna różdżka, to jest niegłupie, po raz pierwszy mi się trafiło. Liczyłem na świecunię, w której się zakochałem, ale to też jest dobre. No bo tutaj, kurde, 7 adaptacji. To musi być jakaś furia wichru. No musi się trafić po prostu. Trzeba mieć nieparta, żeby się nie trafiło. Furia wichru, jakaś tam boska tarcza, jakieś tam staty większe. I walimy. Także to jest dobre, to jest ciekawe. I tutaj mam jeszcze... Aha, i obrażenie o te zaklęcie plus 3. No to oczywiście świetna rzecz w kontekście burzy z piorunami, trochę mniej, ale głównie tej nefrytowej błyskawicy, bo jak widać mam tego 5, także też za 7 wali i nefrytowego golema przyzywa. Jademy, bo to może być ciekawe, to może się udać. Liczę na to, że to się uda. Psiaki cicho tam, w dzień nagrywam to już. Ojejku, jak ja ich słyszę. A jak ja ich słyszę w słuchawkach, to wy pewnie też. Cicho, Rozy, w mordę jeża, tu za pies. I znający życie, to będzie teraz tak ujadać do końca odcinka. Tego zostawimy, no bo jedynka. Często się zdarza tak, a szkoda, że nie neprytowe pazurki, ale niech będzie, no trzeba sobie radzić. Co ty robisz? Gdy stronnik... To słabo. No to neprytowe pazury, bo tam chyba to się nie będzie liczyło. A jak tak zrobię? Boże, no tak, jak przyzywam to nie działa, trzeba go zagrać. Kurde, to może być dobre. Zaczęła wyć jeszcze, no dajcie spokój. Cicho tam, małpo wredna, no kurde, no nie miała kiedy. Już bym darował sobie, zaczął od nowa, ale no tutaj się nie da tego zrobić. I to te dwa zostaną, jak mnie mam. Ja, okej, niech tak będzie. To mi niepotrzebne, bo jeszcze mam pełną rękę wolnego miejsca, że tak się wyrażę. Ale nie będę przecież... O, teraz lepiej. Ale ja to zabiję, chyba żebym przyjął na ryłko. Da, przyjmę na ryłko, jak mogę to przyjmę. Będą 1, 2, tu dzielimy, tak? Chociaż nie wiem, czy to nie ryzykowne. Aż nadto. W każdym razie chodziło mi oczywiście o to, że wywaliłem tego stworka, żeby mi nie marnował miejsca na łapie. Mam go dużo, ale już tak na przyszłość, przyszłościowo myślę. Siebie też bije, także możemy się tak bawić. Mógłbym przyzwać kolejnego, ale czy jest to taka potrzeba? Tutaj nie będę to temu przyzywał. Mógłbym go zdzielić, żeby te były większe. Bo mam takie małe stworki, a mam kolejną... Walniemy sobie, bo tak. No tego to szybko trzeba pokonać i z kolejnym się mordować. Dobrze, że to zagrałem, bo może bym nie zagrał tego wulkanu, gdybym to zrobił wcześniej. Albo gdybym tego nie zrobił raczej, co ja gadam. Zaczyna mi to się podobać. Aleś to wymyślił, chłopie! Jeszcze nie wygram.
zagram Gormię. Nawet jak znowu z takiego jakiegoś wulkanu wyskoczy, degenerację może mieć, jak to taki szaman. A to by było słabe. A nie, kula ognia, to wygrałem zapewne już. O, druga. Ale to i tak chyba wygrałem. O, jeszcze tak strzelił, geniusz. Geniusz jest zła. No dobra, to wygraliśmy. No tutaj się można było tego spodziewać. Oczywiście. No i teraz danie dnia, finał. Jakoś tak ładnie strzelił. Jakoś tak inaczej. Finał, można powiedzieć. Także będzie ciekawie, mam nadzieję. I że wygram. Nie, no ja tu nie mam czego. Tego też nie. To takie głupie rzeczy. Nie, no to muszę to. Bo ja tutaj stół będę miał pełen. To ewentualnie pod takie właśnie topory, murloki. No dobra. Nie podoba mi się to, ale niech tam będzie. O, jest lotos kolejny i to pójdziemy, to weźmiemy. Przemień, przemień. A, to by mogło się przydać, tylko takie wyciszenie. Ale idziemy tutaj w to nefrytowe rzeczy. Sześć takich błysk. O, ciemność. A to ciemność może być... Nie, chociaż kurde, ta ciemność była ostatnio. I tak sobie myślę... Że to tam ma dużo tych kart, które kradną karty. Jak mi będzie kradło Aje, no to nie będzie fajne. Nie będzie fajne. Ziaba. Nie. Liczymy na nefrytowe pazurki. Reszta przyjdzie. Taka krótka talia, to musi być krótki filmik, którym szybko wygram. No to jest akurat właśnie pod tę legendę, myślę. A te dwie mogą się przydać. Tutaj mam pełną rękę kart. A ja to jeszcze nie tym razem. Chociaż... Nie no, zagram. Kurde, to jest problem, że to będzie kradło, bo to taki kapłan. Który ma... złodziejskie kapłanowe karty. Pogrzebanie, kontrolę umysłu i takie tam. I takie tam. No to chyba zabijemy w kolejnej. Zobaczmy, co się pojawi najpierw. Jeden, a szkoda. Liczyłem na 1-1. Ale niech tam będzie. Niech tam będzie. 50 zdrowia mam. To nie będę mógł tak grać jak poprzednim razem, gdy przewinąłem przeciwnika. Ale te głupie karty mi przyłażą. Chyba muszę zagrać, bo potem mam jak się tego pozbywać, a jakbym wyrwał za 18, to trochę przegięcie pały. Ale jak dam sobie, kurde, teraz sobie przeciążenie, nie będzie dobre, ale chyba muszę. Może i nie muszę, ale chciałem. Będzie 1-5-5, mam nadzieję, że niczego ciekawego nie dogra. Przydałoby się więcej zdrowia. No, ten to jeszcze ujdzie, ten to jeszcze ujdzie. O jejku, te sekrety, pamiętam. One też upierdliwe, trzymany. Kurde, drogie karty! No i znowu ten, jak on by mnie jeszcze leczył. To by było dobre. A zaatakujemy, bo ta broń mi tutaj jakoś się nie sprawdzi. Wymknięcie? Tak, dobrze. To dobrze, że zdjąłem. Ojejku, 5 będzie, to zaatakuję wreszcie, zacznę przyzywać te moje. No ale to, kurde, może być... No właśnie, 34 i 17, to połowę by mi zdjął. Adaptuj, dobre. Chyba muszę zagrać drugie, bo potem powoli będę już zdobywał przewagę. Więc tak to zrobimy. No i będę musiał sobie radzić moją burzę z piorunami, błyskawicami i kreaturami już z tymi dziadami.
To jest możliwe, tylko że te moje kreatury nie urosły, bo nefrytowe pazury nie chciały przyjść. Porę. I to nie fajne, i to nie fajne oczywiście. No, jak szaleje. Ja, o kurde, kolejny wariacik. Jak szaleje, 34 zdrowia. Troszkę mało, ale zaczynam ja szaleć. Bum i bum. 3-4, 34. No, do zrobienia myślę, że to będzie. Nawet jak zacznie kraść. Jeszcze jedno tu mam. Burza z piorunami czeka. No, zaczyna się zabawa. To wiadomo, tak jak mówiłem. A, cholerny, no. Nie mówcie, że będę musiał spalić kolejną świeczkę. 26, a tu 13. To znów połowa. Aj, to nie fajnie. Tu mógłbym i zabić jednego. Bo tu jak dobra. 3. No jeszcze mi to tak nie siada. Jakbym chciał. No tu na pewno zabiję wreszcie tego i to już. Bo gdyby to było to. Nie wiem, to wypchnięcie będzie. Bo jeszcze mamy to właśnie. Tego się bałem, zdrady. Bo to już będzie 4-5. No dobra, przyjmę tę dychę. Chociaż mogę zabić. Bo potem będę miał już czym zabijać ze stołu. Tak zróbmy. I tak zróbmy, bo teraz mam przewagę i muszę ją utrzymać. Wcześniej zwaliłem te świeczki, ale kurde, no o tym mówiłem. I teraz będzie miało dwie tego gówna i kolejne przyzwie. No ale ja już mam czym zabijać. Ja już mam czym zabijać. Ojejku, jak to będzie tamto badziewie, to będzie problem. 4-4, czyli 8. Wiadomo, co gramy. Jak zaatakuje, to może zginąć. Dobra. Nie, zróbmy tak. Zróbmy tak. I tutaj. No dobra. Dobra, jest dobrze. Ale ten skurczybyk ma dobre karty, a ja mam 26 zdrowia. Udało się. Ale mogę przyzywać kolejne oczywiście. Nefrytowy. Trochę mało miejsca będzie, ale bierzemy ją i zagramy totemik. No, już tacy potężni. 9, 10, duże jeszcze ich mam. Prowokacje też mam, także powinno. No, kurde! Powinno być dobrze. Leży upierdliwy. No i zagrał, kurde, drugi ten. O, jak zaatakuje siebie, to będzie problem. Ale nie. No, zagrajmy. A, bo ta zdrada to ja w stronnika myślałem, a to nie w stronnika, tylko w tego. O, to się wydymałem. Ale przeżył. Podwójny. No i jeszcze jeden taki. Niech się te sekrety skończą, bo one tutaj, kurde, przeszkadzają. Wymknięcie, to tutaj też krzywdy mu wielkiej nie zrobię. Pocisk cienia, luzik. Ale... No kurde, kolejny, no nie. No nie. O, ale to nie, też na następne tury raczej. No tu na pewno chcemy zabić, wszystko byśmy chcieli pozabijać. A, tym najmniejszym, ale to w to, czy to w to, bo potem tak i tak. Dobra, to myślę, że tak. Okej. Tu może być tak. To może być tak. No i tu zagramy tak. Tamta zdrada może być. I to jest trochę problem. I zagrajmy. Leczący poproszę. Nie ma. No ale taki, którego się będę mógł pozbyć. Także to okej. Okay. I jak tam jest ta zdrada wreszcie, która działa, gdy zaatakuje... Aha, bohatera. To ja muszę bohatera zaatakować. Okej, no patrzcie jak napiernicza, bo ja myślałem, że stronnika i tutaj się zrąbałem przed chwilą wtedy. No i zabił tego mojego.
No ale wreszcie mamy takie fajniejsze rzeczy. Ten niczego nie zabije, więc tym, ale to nie. Bo tu mamy 5. No dobra. To zabijmy. I teraz to tutaj. Może być. Nie no, co ja go będę poświęcał. Mogłem tym, bo to trochę obrażeń więcej. To zrąbałem z deka. Dobra, leczenie, niech się przyda. Nie ma, ale prowokacja też okej. Nie, powinno być okej. Myślę, że powinno być okej. Tu nic złego stać się nie może. Zdrowie mam trochę. Zapomniałem o tym. To ile on tego ma? Nie znam tych talii, tych stworów cholernych. O, Boziu, co za tuman. Zagrajmy tego, żeby mi się te golemy nie skończyły. Błyskawice jeszcze mam. Dobra, to bez w tym wypadku. Jejku, jaki wielki, 21. Ile ja mam? 82, to mogę go zabić. Za suma, no i patrzcie, wydymał mnie jednak. To musi mi przyjść coś fajnego. O, może być. Zabijemy. On się jednak przewinie. On się jednak może przewinąć, bez kitu. Mam nadzieję, że więcej tych wypaczonych odchłani już nie ma, Tuman 1. Ale ma to! Kurde! Zawoś! Co on? O nie! Jeszcze trzeba by typiora... O, ale no nie wiem. Ale łoś, no, ale kartę mu się skończą, jednak się przewinie. Ale to przyjmować tyle na ryło? Nie, nie będę przyjmował. Ale mi narobił. Kurde, ale to już będę pamiętał. Na przyszło. Aha, zaczyna się, kurcze pieczone. I to już takie większe, będzie też 4 taki. 4 taki. O, chyba że żabka. 5, 6. Dobra, tak zrobimy. Jeszcze więcej tych AI będzie miał. Ale pozbywamy się dziadostwa. O, idealnie. Musiałbym dobijać, ale nie muszę. Ile masz, kolego, kart? Malutko, to jednak dostaniesz pierdzielek i się chyba znowu przewiniesz. Tyle, że tym będzie bruździł. No nie, no wszystko mi zabija, no. Dobrą kartę. Wódz. Tak. Bardzo ładnie. Radźcie sobie, łosiu jeden. Nie no, świetna talia ta moja, okrzyki bojowe są lepsze niż agonie. O, takiego, to żabka by mi się przydała, albo coś dużego na stole potrzebuję mieć. O Boziu. Mógłbym próbować adaptować, ale to furia wikru mi jeszcze niczego nie da, a on może tutaj pozabijać. Także na spokojnie myślę, nie ma co panikować. Nie ma co panikować, bo już go zjem. Zjem go bankowo. Teraz ewentualnie, jakbym miał furię wichru, dołożył, to było 25 i bym wygrał. To tak robimy. To poproszę furię wichru, będzie na pewno. O, już jest. To bierzemy. Boską tarczę już miałem. A weźmy to. Oj, to. I to. I truciznę jeszcze. O, jeszcze mogę. Boska tarcza już była. No dobra, no to wszystko. No to żegnaj, ciemności cholerne. To było łatwe. To było tak naprawdę łatwe. Dobrze się bronił, bo on karty świetne ma, ten stwór. Ale nie dał rady, bo talia moja... Najlepsza, jaką do tej pory udało mi się złożyć. No świetna po prostu. I to było banalne tym sposobem. Pięknie. Kolejny bohater, tak jak mówię, czasem będę te odcinki grał i wgrywał na YouTube'a, bo to mnie motywuje, żeby w ogóle przejść tę przygodę. Także było dobrze. Oby tak dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.